serdecznie pragnę przywitać wszystkich w sposób szczególny wikariusza generalnego naszej kurii metropolitalnej, księdza Infułata Józefa, wraz z całym duchowieństwem, z osobami życia konsekrowanego. Również witam bardzo serdecznie konsula generalnego Rzeczypospolitej Polski we Lwowie, pana Rafała Wolskiego. Was wszystkich, moi drodzy bracia i siostry, którzy przybyliśmy, aby oddać cześć Matce Bożej łaskawej. Nie zmiłuj się nad nami. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: gdzie jesteś? I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Boże, Ojcze miłosierdzia, udziel hojnie Twojej łaski wszystkim, których polecamy Ci przez Maryję, Matkę łaski Bożej. Tobie chwała na wieki wieku. Amen. Przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Pan stanie się dla nas źródłem łaski i wiecznego zbawienia. Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Цим ти освятив сімейство, яке мало стати зірцем для усіх християнських родин. Прийми милостиво нашу сім'ю, яка сьогодні тобі віддається та присвячується. Захищай, оберігай та укріплюй у твоєму святому страху, мирі, злагоді та християнській любові, щоб ми уподібнювалися до божественного взірця святого сімейства,